No więc byliśmy zajęci organizacyjnie, byliśmy zajęci także pisarsko. Właściwie no, Artur w ogóle tłumaczył bardzo dużo, myśmy się z tego głównie utrzymywali, że tłumaczył różnych pisarzy, poetów właściwie, z języków, które nawet słabiej znał, ale ktoś nikt inny się nie chciał tego podjąć, on to robił. Także byłaby chyba cała półka zapełniona tymi przekładami poetyckimi z różnych języków. No, na przykład z takiego języka jak węgierski, to oczywiście trudno było szukać. Ktoś znał węgierski, ale nie umiał tłumaczyć wierszy. Myśmy mieli taką wspaniałą przyjaciółkę węgierkę, która Grácia Kerényi, córka słynnego religioznawcy Kerényiego, która była w obozie niemieckim jako 15-letnia dziewczynka i zabrano ją z misiem. I tego misia ona trzymała w obozie, to chyba była rzadkością. Ale tam się zetknęła z Polkami i tam się nauczyła polskiego i pokochała bardzo kulturę polską. I właściwie jej główne zajęcie to było to, żebyśmy my dostali antologię węgierskich poetów, a żeby Węgrzy dostali antologię polskich poetów. I myśmy byli przez nią także wynajmowani, że tak powiem, do tłumaczenia tych węgierskich poetów z jej pomocą. To znaczy ona dawała tak zwaną rybkę i była przy nas, żebyśmy mogli zapytać o rytm, jak to wygląda. To jest ryzykowne, ale to nie było innej drogi. I po prostu i ta antologia była bardzo czytywana i oni mają też bardzo dobrą poezję. Przynajmniej mieli, nie tylko Polacy, muszę to przyznać.